Początki Filipowa sięgają XVI wieku, kiedy to dworzanin króla Zygmunta Starego, Fotian Szembel z dóbr pojaćwieskich, utworzył dwie wsie – Szembelewo i Dowspudę. Na terenie tych włości, w rozwidleniu Rozpudy i rzeki Filipówki, powstało w 1565 roku miasto Filipów. Przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim wystawił 8 września 1570 roku król Zygmunt August. Miasto otrzymało herb z wizerunkiem raka, a mieszczanie uzyskali prawo do 3 jarmarków rocznie, targu tygodniowego odbywanego w poniedziałki, a także liczne zwolnienie. 29 lipca 1571 roku Zygmunt August przywilejem z Warszawy uposażył parafię filipowską, która otrzymała 6 włók ziemi, 6 placów w mieście, dziesięcinę, kolędę i prawo łowienia ryb. Pierwszy drewniany kościół uległ zniszczeniu, podobnie drugi został spalony. Obecny murowany kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny powstał w latach 1841-42 według projektu Piotra Aignera i zbudowano go w stylu klasycystycznym. Historycznie miasto posiadało 4 przedmieścia. Niemieliste, Olszankę, Szafranki oraz Wólkę. Od 1570 roku Filipów wraz z okolicznymi dobrami tworzył niegrodowe starostwo z siedzibą w Czostkowie. Pierwszym starostą był Włoch Aleksander Gwagnin, a urząd po nim objął Krzysztof Morsztyn, który założył w mieście zbór ariański. Oświatowa działalność Arian zaowocowała utworzeniem szkoły. Pierwsze gimnazjum na Suwalszczyźnie założyli mieszczanie filipowscy oraz lekarz królewski Mikołaj Buczelli. Król Stefan Batory dokumentem z Niepołomic 28 maja 1585 roku zatwierdził jego założenie. Na przełomie XVIII i XIX wieku Filipów liczył 802 mieszkańców i 219 domów. Wśród 35 rzemieślników było 11 szewców, 6 krawców i 5 garncarzy. Po upadku Rzeczypospolitej i trzecim rozbiorze tereny Filipowa znalazły się pod panowaniem pruskim. Należy dodać, że istniał sąd gminny i funkcjonowała komora celna ze względu na granicę z Prusami. Po upadku Powstania Styczniowego w 1870 roku Filipów stracił posiadające od 300 lat prawa miejskie.